i ciąg dalszy naszej przygody z puzzlami, która będzie nam teraz wprowadzała różne kształty odpowiadających do siebie elementów. Zresztą jak one będą w ogóle działać, czy ja w ogóle mogę to przesunąć tutaj z tej strony jakoś urwać? Nie, nie mogę. Czyli mogę to jakoś zamienić, ale co mi to da? Aha, zabiera połączenie, czyli jeżeli zabiorę stąd, mogę wtedy to urwać. Jeżeli zabiorę to stąd, mogę to urwać. Dobra, czyli to nawet jeszcze kształty będzie zmieniało odpowiednio ze sobą. To nie tylko zmienia na przykład, że zabieram sobie, jak się nazywa, dany typ wybuchowej kostki, coś w tym stylu, tylko mogę się cały kształt zmienić, no i to mi się podoba. Tylko jak w ogóle, rozumiem, że jeżeli one zostaną same wszystkie, to wtedy będzie, jak się nazywa, wtedy ze sobą wszystko się rozłączy i tak dalej. Teraz stąd trzeba było zrobić tu, żeby to można było wyrwać. Teraz to tu i to tu, wtedy to będę mógł wyrwać. Teraz to tu i to tu i wtedy to mogę wyrwać. Czyli ta strona więcej jest zrobiona. Teraz, żeby zrobić w tą stronę, potrzebowałbym zacząć od tego, żeby to mogło się wyrwać. Teraz zamienić to tak, wtedy mogę to wyrwać. I zamienić to tak, żebym mógł to wyrwać. I wtedy zostają same klocki, które po prostu można tutaj ze sobą zniszczyć. Coś pięknego, ale już widzę, że będą z tym kłopoty, żeby wszystkie te zagadki ogarnąć. Okej, zamiana kształtów, połączone kostki. No jest pięknie, jest po prostu pięknie. Teraz tak, to się zamieni. Okej, czyli mamy tylko na tych, jak się nazywa, sześciokątach wybuchy. Czyli to mogę na pewno jakoś zabrać. To kółko, jeżeli bym zrobił tak, to będę mógł to wypuścić. Teraz jakby to dalej zagrać. Jeżeli to zamienię z tym, to mogę to wyrwać. Jeżeli to zamienię z tym, to będę mógł to wyrwać. Teraz jeżeli zrobię tak, to będę mógł tak rozwalić. Nice. I tutaj wszystkie po kolei praktycznie idą. Jeżeli teraz zamienię to z tym, a nie, to nie zmienię z tym, to nic mi nie da. Jeżeli to je zabiorę. Zgaduję, że jest coś, czego nie widzę i to jest tutaj najprawdopodobniej. Teraz stąd mogę wyrwać. To z tym, wtedy będę mógł to urwać. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że robię to po części dobrze, ale też zarazem źle. Jakbym... Dziś jest łatwiejszy sposób, tego po prostu nie widzę. Zrobimy to tak. Właśnie, przecież mogę to przemieszczać też. Zapomniałem, że mogę te kostki przemieszczać. Czyli w teorii aktualnie nic nie mogę zmienić. Przynajmniej nie widzę nic takiego, co mógłbym zmienić. Stąd mógłbym wybrać to, to będę mógł wtedy to wyrwać, ale to nie w tą stronę chciałem, żeby to się ruszyło. Widzę. To tutaj, wtedy to się oderwie. Teraz tu mogę to zniszczyć, dopiero teraz zauważyłem. Tu się urwało wszystko, więc też jest mi łatwiej. Teraz zrobić tak, żeby to się urwało. To nie mogę, bo to się będzie łączyło. Ale jeżeli bym to zamienił z tym, to wtedy mogę zrobić to w dół. Nice. Teraz, żeby coś jeszcze urwać, to muszę zamienić to z tym. I tutaj będzie zaczynało się odrywać. Teraz to zamienić z tym, że mógł zrzucić to w dół. Nawet dwa razy. Teraz jeszcze trzeba robić jakoś tutaj. Jak mam to zrobić teraz? To muszą być inne kostki, już widzę. Czyli to musiało być na przykład tak. Którą to miałbym dać? To mi po części pasuje, ale... Czemu tych nie mogę rozwalić? Którego ja klocka tutaj nie widzę? Który mnie aktualnie blokuje? Tak mi nic nie daje, no bo nie mogę tego wyrwać. Tak? Nie mogę stąd polecieć tak, nie mogę stąd polecieć tak, nie mogę stąd polecieć tak. Jeżeli bym... Aż mi zaczyna... Wait, tak? Mi nic nie daje. Nie, no nie mogę z tym zmienić, bo to jest... To po prostu tak nie działa. Mogę podpowiedź? Bo na serio nie mogę tutaj znaleźć.
Jak mam to wyrwać? Jezu, tu jest. Tu jest do wyrwania i teraz jeżeli to znowu zamienię w ten sposób, to mogę to wyrwać tak i mam do zniszczenia wszystkie klocki. Wiedziałem, że któregoś nie sprawdziłem, że jakiejś kombinacji nie sprawdziłem lub nie zauważyłem rozwiązania. Tylko ja tak potrafię. To wyrwać już widzę na początku, to po prostu są najłatwiejsze tego typu początki. Teraz, żeby to puściło, to potrzebowałbym wziąć... Nie ma takiego. Ewentualnie, że da zrobić tak. I to rozwalę w ten sposób. Nice. Teraz... Żeby to wszystko dobrze dalej poszło... To jeżeli... Za dużo z tych połączeń, to po prostu mnie się w głowie kręci przez to, ile to jest połączeń. W teorii... Widzę jedno... Jeżeli zrobię tak... I zrobię tak, które mogę zniszczyć w ten sposób. Nice. Teraz jeżeli odłączę to tu, to mogę wyrwać w ten sposób. Jeżeli połączę to z tym... Nie, to nie mogę tak rozwalić. Ale jeżeli odłączę to, to będę mógł zrobić tak, jeżeli zrobię tak. O. Ciach. Teraz... Odpowiedzią na kolejny ruch... Byłoby puszczenie właśnie coś takiego, wtedy to będę mógł wyrwać. Teraz to zamienić z tym, wtedy to może wylecieć. Nice. Teraz jeżeli zamienię to z tym, to wtedy to może wylecieć, ale to musi mieć wybuch na sobie. Jeżeli teraz zrobię tutaj dwa wybuchy, to nie mogę tego wyrwać. Teraz trzeba pojechać chyba z prawą stroną, mi się wydaje. Tak? Czyli trzeba to pójść. Więcej widzę coś. Nie, nie widzę. Chociaż jeżeli bym zrobił to tak i tak, jest takie coś. To mogę wtedy to oderwać, właśnie. I teraz jeżeli zrobię tak, żeby... żeby to było tu... A to było tu, to wtedy mogę wybrać to. I wtedy to się puści, wtedy to się puści. I teraz... Jeżeli bym... Znowu jestem w kropce. Wydaje mi się, że muszę zabrać to stąd. I gdzie jest podłoga? Gdzie nie ma podłogi? Tego chyba, o tu. To wtedy mogę wyrwać to. I jeżeli zamienię to na wybuch, to mogę też wyrwać. Nice. I to mogę dalej wyrwać. Jeżeli to zamienię na to, żeby nie było tej podłogi, to mogę to wyrwać. Teraz trzeba to wszystko podłączać. Tylko z wybuchem tutaj, czyli to musi być... Wait, what? Ewentualnie w dół. W dół mogę urwać. Tylko to musi być w takim razie... Tak. To musi być tak, to musi być tak, to musi być tak i wtedy mogę wszystko w dół wyrywać. I mamy zrobiony level. Ale czemu mnie nie dziwi, że akurat zatrzymałem się w takim momencie wczoraj i zaczynały się gigantyczne schodki. Zobaczcie, jesteśmy 9 minut w odcinku, a zrobiliśmy sobie 3 levele. A co mają oznaczać te pustki? Te pustki kwadratowe. Może jakoś się mogą rozłamać, coś w tym stylu, ale to na razie nie pasuje mi, żeby coś takiego było. I nie widzę w ogóle żadnej możliwości. Gdzie jest tu jakaś możliwość, żeby w ogóle coś zabrać? Przelatuj... Wait, what? Czy jakby to są takie puste, które się niby trzymają, ale się nie trzymają? Że nie mogę ich wyrwać samemu? Ale jeżeli coś przez nie będzie chciało przejść, to przeleci? Chyba tak, chyba na tej zasadzie to działa. Więc logicznie biorąc, mogę urwać to w prawo. I to w prawo.
I... To w lewo, to w lewo, to w lewo, to w dół, to w dół, to... Okej. Czyli to są kostki, których samemu nie możemy wyrwać, ale możemy przez nie przelecieć. To jest bardzo ważna informacja, więc tutaj mogę sobie zacząć od tego. Tu mogę urwać. Tu urwać. Tutaj tak. Tego nie mogę, tego też nie mogę, ale ewentualnie mogę zrobić tak, właśnie. Teraz to, żeby się wyrwało. A, tutaj to chciałem już za daleko. Znaczy za szybko. Tutaj mogę w prawo, żeby to się też urwało. A nie, to w drugą stronę można, przepraszam, to może być tak. Jeżeli to, tego nie można uciec sobie przelecieć, ale to można przez to. Teraz czego nie widzę, okej, tutaj jest ucieczka jedna. Tu jest druga ucieczka, tu możemy urwać, teraz to ucieka. Tu możemy uciec, to możemy zrobić tak. Teraz to tutaj, to się wyrywa, to się wyrywa. To wychodzi. To się odrywa i teraz to może pójść w tą stronę. Tfu, nie ten teraz odrywałem. Teraz odrywamy w ten sposób. No, urwij się i mamy zrobiony kolejny level. Ta mechanika mi już mniej więcej bardziej odpowiada niż te podmiany, które sobie mam klikać, bo tamto jest po prostu za dużo. Za dużo, po prostu za dużo jest. Tak nie mogę, ale mogę tu. Tu i tu. Teraz stąd mogę uciec tym. Oraz tym. Tu są chyba wybuchy, w razie czego, jeżeli bym potrzebował. To mogę uciec do góry. To mogę uciec do góry. Tutaj też. A, to nie mogę. A, bo są dwa połączenia. Okej, czyli to. Zrobiłem to z drugiej strony i mówię, a tutaj może już będę mógł. No na pewno, cwaniak. Jeżeli z jednej strony nie możesz, to z drugiej raczej też nie możesz tego zrobić. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. Tu też nie w tę stronę. Tym nie mogę uciec w dół, tym nie mogę uciec w dół. Tym nie mogę na bok. Tym mogę do góry. I teraz będę mógł uciec sobie czymś innym? Nie widzę tego dalej. Mam wybuchy, pamiętajcie. Muszę też pamiętać o tym, że jest tutaj ten wybuch. Że on może coś mi tutaj... Tutaj jest ucieczka. Gdzieś mnie prowadzi, tylko ja po prostu go na razie nie widzę. Tu jest wybuch, teraz to jest ucieczka. W takim razie mogę sobie uciec teraz tym, nawet tymi dwoma, przez co będę mógł urwać to też, bo to przeleci. Teraz tu mogę uciec, tu mogę uciec, tu mogę uciec, tu mogę, tu, tu. Teraz to wszystko po kolei do oderwania, teraz tutaj będzie się odrywało i leci cała sekwencja, której już nikt nie zatrzyma. Trzeba było znaleźć tylko parę kliknięć. Mamy wszystko zrobione do perfekcji. Do perfekcji, moi drodzy. O Boże. Przynajmniej nie ma podmian tych kwadracików. To mnie chociaż cieszy, bo to jest jeden z najgorszych, jakie istnieje, jeszcze mówiąc. I przepraszam za ziewanie. Dopiero powiedziałem w poprzednim odcinku, że jak nie będę robił, bo to jest dobra, to jest druga godzina, jest poranek i tak dalej, jednakże... No właśnie. Aha, tędy nie mogę. Ale tu mogę, przez co mam wybuch odblokowany, to mogę zniszczyć. Chociaż to nam zbyt dużo w sumie nie odblokowało, jak się zastanowię. Tu jest, tu jest. Tu jest, przez to się odblokowuje i mogę przejść przez te dwa. Teraz tu mogę urwać. Leci znowu sekwencja, która mi się bardzo podoba. Teraz trzeba byłoby tym uciec, tym wyrwać, tym uciec, to jest wtedy odblokowane i mamy odblokowany każdy element tak jak potrzeba. Zielony taranek, zielony, co ty mi zielony dasz? O nie, zamiana klocków, to jest coś po prostu, czego nie jestem w stanie znieść, to jest moim zdaniem najgorsze ze wszystkich tutaj możliwości, ale już widzę tutaj zamianę, przez to jest tak do oderwania. Teraz jeżeli bym zamienił sobie tak, żeby nie było prawej ścianki. Nie ma takiego klocka. Bez prawej ścianki, w sensie z tego. Jakbym mógł sobie po prostu tutaj w dół uciec, ale to nie jest realne aktualnie, więc może kółko bez podłogi, dobrze. To nam tutaj zrobiło, ale może teraz zamienimy sobie trójkąt bez podłogi. Przesuwamy kolejne urwania. To jest ogólnie kółko... Wait. Kółko z dziurą.
Na pewno ma jakieś zastosowanie, którego jeszcze nie widzę. Pierwsze mogę być tak. Wtedy to się wyrwie, teraz zauważyłem. Teraz jeżeli bym zrobił tak, to mogę z tędy uciec. Teraz jeżeli zrobię tak, to nie mogę tędy uciec. Nie mogę tędy uciec, jednakże... może czymś innym będę... Poczekajcie, to jest wybuch. Czy ja nie mógłbym tego jakiegoś wybuchu wykorzystać? W jakiś sposób, którego jeszcze nie widzę? Tu nie. Nie wiem, serio, widzę na razie tylko to, jakby miało, jakby prawie ściany nie miało. To kółko może. Nie widzę żadnej Nie. Myślałem, że może będę mógł wyrwać, ale po trzecie, jeżeli zrobię to bez podłogi... I zamienię to w ten sposób, to mi nic nie daje. Aha. Ale jeżeli zrobiłbym tak, to mogę to urwać. Jeżeli teraz bym zrobił tak, to wtedy mogę to urwać. A jeżeli zrobiłbym tak, to mogę teraz to rozwalić. Czyli znajdujemy powoli jakieś tutaj możliwości. Czy jest bez prawej ścianki? Czy to jest bez prawej ścianki? To jest bez prawej ścianki. Wtedy mogę zniszczyć te dwa. Jeżeli zrobię bez podłogi, która jest tutaj, mogę wyrwać to. I mogę wtedy oderwać to. Jeżeli teraz bym zrobił zagranie mistrza, które będzie polegało na znalezieniu... Teraz próbuję znaleźć to bez prawej ścianki. Tu mogę zniszczyć. Teraz też zauważam, że tu jest dokładnie do zniszczenia. Jeżeli zrobię bez sufitu, jest taki? Jest, to będę mógł to urwać. Teraz jeżeli przestawię to tutaj i potem zrobię to na dziurę tutaj, to może uciec tędy. Jeżeli zrobię tutaj dziurę, to może uciec tędy. Jeżeli zrobię tutaj dziurę, to może uciec tędy. A jeżeli zrobię tutaj wybuch, to może się rozwalić. Jeżeli zrobię tutaj bez podłogi, to akurat tę część i to mi nic nie da. Tak, to mi nic, to jest najważniejsze, to mi nic nie da. Jednakże, że jakoś bym się pozbył tego. Właśnie tego nie widzę. Tak jakbym się tego pozbył, to wtedy mógłbym zrobić tutaj wybuch, a tu zrobić dziurę. Wiecie, dziura tutaj nam wchodzi, wtedy to może przelecieć. Tylko to się blokuje. Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. To jest bez podłogi. To jest dziura. To jest bez sufitu, to się urywa. Teraz jeżeli zrobię tu wybuch, to się niszczy. Jeżeli zrobię tu wybuch, to się niszczy. Jeżeli zrobię tutaj dziurę, to się niszczy. I mamy zrobione wszystkie kawałeczki. Boże jedyne. Czemu ta gra ode mnie wymaga jakichś tutaj zakręconych zasad? Aby to wszystko do... What the... Wait. To idzie. Co? Czyli wymieniam sobie zablokowania, okej. Okej. Czyli to będzie jeszcze więcej możliwości do zrobienia. Że mogę sobie wziąć blokadę i ją po prostu coś zabrać. Czyli jeżeli jestem aktualnie tutaj, mogę sobie coś ją tak i zabrać. No, teraz zrobić sobie tak. Teraz jeżeli mam tutaj blokadę, to zakładam tutaj i tyle. I tak cały czas musimy zakładać te blokady, aby te wszystkie klocki usunąć. I przez to uda nam się zwyciężyć bardzo zastraszająco szybkim tempie. Teraz tutaj do oderwania jest pierwsze, co widzę. Teraz tutaj trzeba ogólnie założyć blokadę, żeby uciec tym. Teraz stąd zabieramy tu blokadę, teraz stąd uciekamy po prostu. Stąd zakładamy blokadę i uciekamy stąd. Stąd zakładamy blokadę i uciekamy stąd. Teraz tutaj. Uciekaj. Teraz zdejmujemy tą blokadę, żeby to zniszczyć. Teraz bierzemy blokadę tak. Tu puszczamy. Tu zabieramy. Tu zmieniamy. I tu niszczymy. I mamy zrobiony kolejny level. Pędzimy. Nagle po prostu Cwaniak uznał, że jednak potrafię coś tutaj zrobić, więc będę mógł stąd jakoś uciec.
I chyba się to wszystko skończyło właśnie w tym momencie. A nie, tu jest zabranie. Tu coś widzi? Tu. To nie mogłem zobaczyć. Co to jest w ogóle? Wait, what? A nie, to jest dziura po prostu. To jest po prostu dziura, więc mogą ci stędy. I wtedy to się urwie. Teraz jeżeli to odblokujemy, będą zniszczyć to. I tu urwać, 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 i jest super. I teraz zamieniamy to. Przez to mogę tutaj też to zniszczyć. Jeżeli blokujemy to, to będą to zniszczyć i tymi tutaj pouciekać. Teraz to trzeba blokować, żeby zniszczyć. A, tutaj blokujemy. Wait. To chcę, żeby... A, przecież mam dwie blokady. Widzę. Stąd zabieramy tu, bierzemy to wtedy, uciekamy wtedy z tego. Wait, to czemu nie mogę tak to zrobić? To ja mam to zablokować, albo chłać cokolwiek. Coś zrobiłem źle? Już zauważyłem, tu jest przez dziura, więc to może uciec sobie spokojnie. Nie zauważyłem cała z tym lewym dziury. Nie mogłem sobie rozumieć, który to niby uciec, żeby to zrobić. To musi się odbywać z tym. Wtedy to pójdzie tutaj w dwa. Teraz. Teraz. Nie widzę żadnej możliwości, żeby gdzieś uciec. Tu jest dziura w teorii. Tu jest dziura. Ale są zablokowane. Przekładamy to tu, to tu. Nice. To ucieka, a nie, nie może tak uciec. To ucieka, to ucieka, to ucieka, to ucieka. To ucieka, to ucieka, to się urywa. To musi zablokować z tym, przez to będzie mogło. Ale to nie może tak przejść. Ale może tak przejść. Chciałem to rozwalić, a nie musiałem na tego niszczyć. To może uciec? To nie będzie mogło uciec, jeżeli zablokuję tak, to będzie mogło uciec, tak ucieknie teraz. To mogę wyrwać, to mogę zniszczyć. Nie mogę tak, bo tutaj się łączy. Dlatego to mogę urwać. To mogę uciec. To mogę urwać, to uciec. To urwać. To urwać, cyk, mamy robiony level. Let's go, let's go, lecimy, lecimy, lecimy. Powoli. Znaczy powoli. W sumie tak, powoli zbliżamy się do końca, ponieważ to jest trzeci level. Tu jest pierwsza ucieczka. Za dużo tego wszystkiego jest po prostu już w mojej głowie powoli. Stąd nie. Tu jest dziura, więc jeżeli to odblokuję i zablokuję to, to mogę uciec tędy. Jeżeli to odblokuję, mogę uciec tędy. Jeżeli... czyli to są tylko te dwa, czyli tak nie mogę zrobić. Tu uciec mogę. To trzeba odblokować i uciec tędy, przez to tym mogę wtedy uciec i uciec tędy dwoma. Wtedy tu mogę też uciec. Jeżeli to odblokuję, to nie, tak nie może być, bo wtedy ja muszę w to wpaść. To. Przez to mogę odblokować i zrobić tak. To, a, to się trzyma tutaj. Tym uciec. Tym uciec, tym uciec, tym uciec, tym uciec. Przez to mi daje też możliwość ucieknięcia tutaj. Tu blokujemy i tu blokujemy, przez to mogę uciec tym. Przez to mogę uciec tym. Teraz a nie, nie może tak być. A, przez to też nie mogę wtedy uciec.
To odblokuj, ucieknij, to odblokuj, ucieknij, to uciekniesz wtedy tak, to tak. To zamień z tym. To zamień z tym, to zamień z tym, to przelatuje przez to, to przelatuje przez to i te dwa niszczymy. God damn it. 34 level przed nami. Jeżeli to jest 34 level, to ja już widzę 35. Jak tam będzie nagmatwane wszystkiego. Ja to aktualnie nie mogę zobaczyć nawet pierwszego ruchu. Ale no widzę po prostu, że są zamienniki, więc pewnie na tym będzie polegało, że zamień coś tutaj i kliknij w ten sposób. Wait, czyli to mogę zrobić tak, ale to potem z tym i wtedy to może uciec. Pierwsze. To tu i to tu i wtedy to może uciec. Teraz to tu i to może uciec. Jeżeli zamienię teraz to z... Dobrze, to może być z tym, tylko że to pierwszy muszę zamienić tak, to zamienić to z tym i to potem może uciec tutaj. Tylko trzeba zamienić to z tym. I to odblokować z tym, przez co będę mógł uciec w ten sposób. Co dalej? Zapewne jakoś mogę wyrwać się... Tym. Nie, nie mogę tym się wyrwać. To musiałbym odblokować jakoś. Żeby to się odblokować, to musiałbym tym uciec. A tym uciec mogę, jeżeli odblokuję sobie w ten sposób, a to zdejmę sobie... Nie, nie mogę. No, chcemy tutaj ucieknę, nie? Kurczę. Kostka strony. Podpowiedź, muszę mieć podpowiedź. Muszę wziąć podpowiedź, bo nie mam pojęcia, co muszę zrobić. Okej, okay, tego się mam jakoś pozbyć. No, widzę, że tego mam się pozbyć. Czyli tu musi pójść odblokowanie się, tu musi pójść to. Nie są te kształty, więc trzeba próbować z tym w ogóle zamienić. To musi być tak. Wtedy to może uciec. Przepraszam bardzo. Uciec tędy. A teraz, jeżeli zrobię tak, to i odblokuję to. A, z tego nie odblokuję. No to będziesz zrobić tak. Nie. No pewnie musiałbym kolejną podpowiedź teraz używać. Poczekajcie, dajcie mi podpowiedź jeszcze jedną. No to... Jezus Maria, naprawdę ja szukałem czegoś takiego. To było tak proste w tym wypadku, serio proste. A ja szukam, mówię, co jest, gdzie to jest jakaś możliwość w ogóle? Tylko że szczerze mówiąc to mi nie odblokowało praktycznie żadnej możliwości teraz i to było użycie... To z tym i to puści tu, no i... Zaraz się zdenerwuję, bo są takie niektóre proste ruchy, ja szukam czegoś ultra skomplikowanego. Tego trzeba się pozbyć. Żeby tego się pozbyć, musiałbym zablokować tak. I teraz, jeżeli zrobię tak, to wtedy się puści. I teraz, jeżeli zrobię tak, to mi to nic nie da, ponieważ to będzie wciąż dalej trzymać. To musi być tak. To może uciec tędy, to może uciec tędy. To mi nic nie daje. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Tu mamy. Teraz mogę uciec tędy. Teraz tu dajemy to i mogę uciec tędy. Teraz tu dajemy to i mogę uciec tędy. Teraz. Teraz. To z tym.
Nie. Tak. To z tym, to z tym, to z tym zabieramy i to zabieramy stąd. Teraz stąd puszcza to. To się urywa. Teraz... Trzeba zrobić, poczekajcie, teraz będzie to jest zagmatwane. Zamieniamy to tak. W ten sposób dokładniej. To blokujemy. To przestawiam tu. I to przestawiam tu. Wtedy to wylatuje tu. Teraz zamieniamy to, zamieniamy to, zamieniamy to, a to odblokujemy z tym i to puszczamy tak. I mamy zrobiony ten level. Holy shit! Teraz 35, co tutaj będzie? No pokażcie mi. Czemu to w teorii aktualnie wygląda mi na prostsze niż to, co było do tej pory, chociaż zdając się, że to będzie trudniejsze niż do tej pory. Zresztą no aktualnie widzę, no mam po prostu wszystkie niszczyć, tak? I na tym to będzie pewnie polegało, ale widzę, że to nie będzie aż tak proste, jak bym chciał, żeby było. Tak. Tak. To może pójść tu. Robię to tu i to robi niszczy, tak? Teraz to robimy tu. Nie. To robimy tak. To. Teraz to. Teraz to musi być tak, żeby to było tak. To będzie tak. Teraz logicznie rzecz biorąc ma być tak. A, trzyma się, czyli to musi być na odwrót. I to musi być na odwrót. Voila. I w ten sposób zakończyliśmy przygodę z grą Unpuzzler, która była naprawdę ciekawa, trudna. Jak widać znowu, pierwszy odcinek był prostszy, a drugi odcinek, pomimo tego, że było mniej leveli, zajął nam dwa razy tyle czasu. Więc... to było tyle, jeżeli chodzi o grę Unpuzzle. Jeśli wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcji i wsparcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z kolejnych gier, które jeszcze nie wiem czym będą, ale na pewno pomożecie mi z tym, lub też po prostu zajrzę na swoją listę, którą zbieram od standardowo miesięcy, aby znaleźć tam jakieś gierki. Więc łapki w górę, komentarze, subskrypcji i wsparcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemanko, peace, yo! Cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.